Wiele osób pisało w komentarzach pod filmem, gdzie sprawdzaliśmy, jak można pokonać Mrocznego Chłopa, że Mroczny Chłop troszkę przypomina Gastera, czyli dla niewtajemniczonych i spokojnie, ja też musiałem to sprawdzić, postać z Undertale. I słuchajcie, mam dla was coś naprawdę specjalnego, bo okazuje się magicznym sposobem, że Mroczny Chłop miał kuzyna właśnie Gastera. Proszę bardzo, to jest Gaster, tadam, wygląda właśnie w ten sposób. Możecie go ocenić, zostawiając łapę w górę pod tym filmem i witajcie wszystkich. Ja jestem oczywiście Flotar, nie mam pojęcia, czy on wygląda tak samo w Undertale, czy nie, bo sobie wpisałem na szybko. No i według mnie wygląda tak samo, ale wiecie, zostawiam to wam. Ja grałem tylko chwilkę w Undertale'a i bardzo możliwe, że dzisiaj o godzinie 17 będzie stream, nie odcinek, tylko będzie stream Stabsa, gdzie będę chciał przejść wszystkie kampanie, w tym sensie na pewno tą kampanię Legacy, którą dzisiaj będziemy na pewno kończyli dalej. Mamy tutaj Legacy kampanię i mam troszkę mniej misji też. Między odcinkami sobie coś grałem, nieważne. Gramy oczywiście bez modów, także link do Twitcha jest w opisie, gdybyście chcieli wpaść. Pamiętajcie, godzina 17 wstępnie, bo nie wiem, może coś mi wypaść. Mam też do załatwiania pewną sprawę. No, ale wróćmy sobie może na sandboxa, bo chcecie na pewno zobaczyć, jak ten Gaster, mam nadzieję, że w ogóle czytam dobrze. Teraz sobie nie zdałem, znaczy zdałem sprawę, że nie sprawdziłem, jak się wymawia tego gościa. Weźmy sobie Mrocznego, halo, Mroczny Chłopie. Gaster w ogóle kosztuje 100 i gdyby ktoś chciał go mieć, no to musicie mieć moda WebTaps, to jest taki edytor jednostek, wszystkie linki macie oczywiście w opisie, tak samo jak link do G2, gdzie możecie Tapsa sobie kupić za 3 dyszki, ostatnio jak sprawdzałem to kosztowało 3 dychy, teraz może troszkę więcej, troszkę mniej, sprawdzajcie, obczajajcie, kupujcie. Dobra, także to jest kod na naszego gościa, ja sobie nawet zapiszę go, żebym miał na przyszłe odcinki, tutaj jak widzicie mam jeszcze inne jednostki, które musimy w końcu posprawdzać w którymś odcinku. I właśnie, zbliża się nieubłaganie moment, w którym będziemy mieli oficjalny edytor jednostek. Teraz twórcy publikują naprawdę ogrom rzeczy, jeśli chodzi właśnie o ten oficjalny edytor jednostek, więc zobaczymy, jaka będzie przyszłość dalej tego WebTapsa. Wydaje mi się, że będę używał i tego, i tego. Dlaczego? Ponieważ tutaj są już customowe modele. Właśnie, ta maska. Nie powiedziałem o tym, ale ta maska jest z nowego update'a właśnie tego edytora jednostek. Widzicie, customowe modele, fajnie to wtedy wygląda. Dobra, niech biją się, chciałem powiedzieć bracia, ale to są kuzyni Blue Victory. No, czekajcie, który to był Blue? Ej, Gaster jest silniejszy od Mrocznego Chłopa? Mamy sposób na pokonanie Mrocznego Chłopa. Nie no, tam pisaliście dużo komentarzy właśnie jak go pokonać i no, najlepszą taktyką, chyba najczęściej te osoby pisały, że postawić mnóstwo na przykład balonowych łuczników, zwykłych łuczników i w końcu się przebiją przez jego tarczę. Także bardzo ciekawe, nie wiem czy chcę to dzisiaj sprawdzać, czy po prostu pobawić się tym Gasterem, ale... 100. Kuzyn. Po prostu kuzyn jest o wiele silniejszy od niego. Weźmy sobie może troszkę farmerów postawmy, żeby sprawdzić, jak po prostu będzie się sprawdzał w takich sytuacjach bojowych. W tym sensie sytuacje bojowe to jest, gdy będzie więcej niż jeden przeciwnik. Okej. Okay. Leci łapka. Wygląda na to, że umiejętności ma bardzo podobne... Chociaż czekajcie. Czy Mroczny Chłop czasami nie ma białej ręki? Nie. Też chyba ma tą czarną rączkę taką. Okej. Okay. Wysyła ręce. Tu w sumie... Zastanawiam się, czy oni tak samo się biją, czy też nie. Ciężko mi to teraz stwierdzić. Za chwilę może sobie zrobimy szybką zmianę, bo mówię, ciekawi mnie, czy tylko tutaj została zastosowana inna tekstura na głowę i w sumie ubranie też jest inne, czy raczej są jeszcze jakieś czy są jeszcze jakieś zmiany, jeśli na przykład chodzi o jego punkty wytrzymałości, czy też może atak, chociaż na pewno, okej, okay, atak jest na pewno mocniejszy, bo jest silniejszy. Dobra, to teraz może zróbmy coś takiego, czego wcześniej nie robiłem. W tym sensie postawmy sobie troszkę łuczników i zobaczmy, czy będą w stanie w ogóle zadać mu jakiekolwiek obrażenia. Strzelili łucznicy. Strzały niestety zniknęły. Czyli trzeba by było jeszcze więcej tych strzał postawić, ale to jest dziwne, bo mi naprawdę laguje ostatnio ten Taps. A mimo tego, że jakby mam naprawdę mało tych modyfikacji. Halo. Będę szedł po prostu. Będę szedł w ich stronę. Może w końcu przebijecie tą moją tarczę. Może gdybym stał bez ruchu, to coś by się stało. Okej, okay. Czekajcie, czy... Myślałem, że te moje rączki ich atakują automatycznie. O, czy atakują mnie! Dobra, czyli mogą się przebić przez tą moją tarczę. Aż mnie ciekawi... Chwila, jeżeli odszedłem... Aha, czyli okej, okay, to służy jako tarcza rzeczywiście te rączki. Czy tam takie pole magnetyczne, może nie magnetyczne, ale po prostu pole, przez które się nic nie przedostaje. Ale jeżeli podejdę sobie bliżej, no to wiadomo, że wtedy zaczynają się problemy. Dobra, wiecie co, ja sobie po prostu pospamuję umiejętnościami, chociaż
Troszkę dziwnie to działa, no dzięki. Tutaj jeszcze lewym. A, chyba że prawym się wysyła tą rączkę. A, mogę takim pociskiem. A, i czekajcie, ja mogę też czym sterować. Dobra, oddam kontrolę temu gościowi, bo z jakiegoś powodu nie mogę używać tych łapek. Także, no jesteś silny. Jesteś naprawdę silny, kolego. Jeżeli będę miał problem w jakiejś kampanii, nie no, kampanię chcę przechodzić bez tego. Bez żadnych customowych jednostek, ale fajny nabytek. Tylko, że troszkę dziwna cena jest, bo kosztuje tylko 100. Więc wiecie, no nie użyję go w żadnej takiej sensownej walce. Ale możemy jeszcze zobaczyć na sam koniec, zanim przejdziemy sobie do kampanii. Możemy sprawdzić, kto jest silniejszy. Super chłop, czy właśnie nasz nowy nabytek. Uwaga, leci! I Red Victory. No niestety, Red Victory, a jeżeli wezmę was znowu, waszą walkę. O nie, no to okej. Red Victory, znowu. Ciekawe, bardzo ciekawe, bo jeżeli wziąłem coś takiego i coś takiego, tego Gastera, no to Red Victory, co jest? Czy to by, on miał wtedy farta po prostu i tyle i mu się udało wygrać? Postawmy sobie dwójkę. Red Victory, znowu. Ale to dlaczego za pierwszym razem udało mi się wygrać? To tak ma być? To tak miało działać? Aha, okej. Okay. Za każdym razem będzie Red Victory. No trudno. Przejdźmy sobie do kampanii. Jeszcze na sam koniec pewnie użyjemy czegoś Gastera, ale mówię, chcę troszkę poprogresować tą kampanię, żeby zobaczyć jak tam będzie to działało. Okej, okay. Otoczeni mieczami. Tu mamy samurajów, mamy tylko frakcję Legacy. Gdyby ktoś się zastanawiał. Będziemy mogli odbijać strzały, wiadomo, czołg, Thor. Na pewno Thor musi być. On zada naprawdę potężne obrażenia. Dajmy sobie może Wizarda też jednego i może łuczników. Czekajcie, oni potrafią odbić pierwszą strzałę, z tego co wiem, ale drugiej strzały już nie odbijecie. Uwaga, pierwsza strzała. A nie, jeszcze z tej strony są przeciwnicy. Ohoho. Ej, sekunda, oni mieli odbijać tylko pierwszą strzałę, a nie cały czas odbijają te strzały. Dobra, coś poszło nie tak, także od razu zmieniamy to ustawienie. Bokser. Nie, tu musi być ktoś, wiecie, chociaż, gdybym znowu poszedł na ilość, już parę bitew tak wygrałem właśnie, bo dobra, przyznam się, że odcinek z tych poprzednich bitew, czekajcie, tej bitwy ja mam nagrany, tylko postanowiłem, jakby nagrałem go i tak mówię, nie wrzucam go, po prostu mi się nie podobał, więc wolę nagrać po prostu jeszcze jeden, tym razem z głównym tematem przewodnim, czyli tym Gasterem, że coś takiego jest, nie wrzucać wam odcinek, to mogę wam powiedzieć, to miał być Taps, ale wszystkie jednostki są ogromne. Mogę go wrzucić, jeżeli chcecie, mogę go nie wrzucać, mi to totalnie obojętne, ale po prostu nie jestem do końca z niego zadowolony, więc postanowiłem nagrać wam jeszcze jeden ten odcinek. Dobra, weźmy sobie piki, jakbym coś takiego zrobił. Czy oni będą odbijali te strzałki usypiające? Tak, oczywiście, że odbijają te strzałki usypiające. Bo czego można było się spodziewać po samurajach? Nie wiem, to jest dziwne, bo jeżeli ja mam samuraja w teamie, to ten samuraj jest bezużyteczny. Oni mają samuraja, cyk, odbija wszystkie pociski i zachowuje się jak jakiś sensei albo inny master ninja, shinobi, ultimate, taker. Nie wiem dlaczego dodałem to ostatnie, ale na razie nie idzie mi zbyt dobrze. Dlatego sprawdźmy taktykę na dwa rydwany. Jeden rydwan zajmuje się tą częścią, drugi rydwan zajmuje się tą częścią, a chłopi wiadomo, mają zrobić cokolwiek. Jeżeli nawet jednego samuraja pokonają, to ja już będę z nich zadowolony. Niestety ten rydwan troszkę się baguje, nawet bardzo się baguje. I ten też jest troszkę zbagowany, nie wiem, jest problem z tymi rydwanami, bo nie mogę na razie znaleźć misji, gdzie będą bardzo użyteczni. Nie no, coś poszło tutaj nie tak. A jeżeli bym postawił po prostu, gdzie to jest? Jeden rydwan, drugi rydwan, a, to spadniecie? Tak, spadną, oczywiście. Znaczy spadną, no ten rydwan sparł. Dobra, zróbmy tak i po prostu chcę zobaczyć, jaki ma potencjał ten rydwan, bo na razie sobie radzi z tego, co widzę, bardzo dobrze. Większość jednostek została pokonana. Z tym jest problem, czyli tak. Jeżeli bym postawił tutaj rydwan po lewej stronie, co tam się właśnie wyrabia? To może by się udało to jakoś przejść. Tutaj weźmy sobie to, postawmy. I może jeszcze chłopów do pomocy. Dobra, wiecie co? Postawię więcej chłopów i Thor. Wiadomo, Thor musi zrobić największe zamieszanie tutaj. Na razie nie widzę, żeby cokolwiek Thor tak naprawdę robił poza wezwaniem jakiegoś pioruna. Nie no.
Tor na nich? Chociaż? Chociaż? Pa, odbił! Mimo tego, że se chilluje i se leży, to jeszcze odbija tym swoim Mjolnirem nadchodzące fajerwerki. Nie no, Thor to jest naprawdę geniusz strategiczny i mamy konia! Koniku! Dobrze, dobrze. Koniu nie wypadnie. Jeju, ten koń jest jakiś dziwny. Wiktorię, w ogóle wygrałem tą bitwę. I w końcu macie pokazaną bitwę, jak wygrałem, a nie ucięte i tylko pokazane, że wiecie, że... No już jest to tak, jakbyście stali przed faktem dokonanym. 6200, Monk, mamy Smoka, którego dawno nie widziałem, mamy Monkey Kinga i mamy łuczników fajerwerkowych. No to co można zrobić innego, jak użyć beczki? Znaczy, chcę użyć beczki, to na pewno. Później możemy przystąpić do takiego działania. Czy oni mają nie mają samurajów. No to dla mnie sprawa jest bardzo prosta. Robimy tutaj obronę. Później dajemy tych strzałkowiczów i damy jeszcze paru chłopów, którzy oczywiście robią za mięso armatnie. Dobra. Beczka? Beczka wybuchnie, wybuchnie? No coś tam uderzyła ta beczka, nie? Smoka! Nie wiem, co się dzieje ze smokiem. Oni chyba tańczą? Z tym smokiem. Dobra. Smoka. Wow, w ogóle powiem wam, że smok ma inne efekty ognia. Pamiętam, że na początku one wyglądały średnio, z tego co pamiętam, ale teraz wygląda to na pewno o wiele lepiej. No i chyba wygram tą bitwę za pierwszym razem, bo oczywiście jestem już takim strategiem. Ej, bardzo możliwe, że przejdę dzisiaj tą kampanię całą. Uwaga. Pioruny. Wizard, halo. Okej, wizard stoi. Pięknie, jest naelektryzowany, boom, wybucha. Tam widzę, że z tamtej strony sobie radzą. O, za chwilę wizard zostanie zaatakowany przez tych halabardzistów. Nie, jednak nie. Jeszcze dalej, jeszcze jeden pocisk. Wyślij szybko, wizardzie, musisz. Dobra, wygrałem tą bitwę. Fajna, naprawdę bardzo przyjemna bitwa. Jak widzicie, znowu bez większych problemów. Co my tutaj mamy? 5700. To musi to być wizard. I musi to być Thor. Ale przed nimi oczywiście muszą być także chłopi. Taki standardzik. I może dałbym jeszcze jakieś strzałki wysypiające, coś takiego. Z tego co wiem, malarze właśnie, oni potrafią unikać pocisków, więc trzeba na to uważać. Chociaż, okej, nie uniknęli tych pocisków zbyt dobrze. I to są balonowi łucznicy, ale balonowi łucznicy, słuchajcie, na Thora, no to sobie nie poradzicie raczej. Czołg został rozwalony, łucznicy zostali zmiażdżeni. Nie wiem, dzisiaj jest po prostu odcinek, gdzie wszystkich pokonuje Thorem. Przedostatnia misja, moi drodzy, i widzę, że to będzie dość ciężkie wyzwanie, ponieważ musimy ochronić tego boksera i nie stać mnie na Thora, w tym sensie stać mnie na jednego Thora, ale na pewno jeden Thor sobie nie poradzi, ale możemy to na szybkości sprawdzić. Postawmy sobie troszkę chłopów, tutaj postawmy. I bokserze, musisz przeżyć, ale widzę, że nie przeżyjesz, bo po prostu rwiesz się do walki. A jeżeli na przykład bym użył baneru, aby go zatrzymać w miejscu, no może to jest jednak dobry pomysł. Tamtą bitwę przeszedłem używając po prostu dwóch wizardów i chłopów i jakimś cudem udało mi się to przejść. Ale mamy ostatnią bitwę i tutaj na pewno będzie trzeba trochę pogłówkować, bo ja myślałem na początku, że wiecie, no człowiek kaktus, znowu się spotykamy po takim czasie. Ale okazuje się, że jeszcze tu jest jedna armia, z którą będziemy musieli się zająć. Dlatego pomyślałem nad czymś takim. Beczka, tutaj damy sobie może wizarda, bo czemu by nie? Wizard już się sprawdził w walce i damy jeszcze paru... Nie. Ja chcę zwykłych chłopów, tak? Żeby oni robili tutaj za mięso armatnie. Czołg sobie na razie dość dobrze radzi, o dziwo. Myślałem, że będzie troszkę gorzej. I uwaga, czy przejdę tą bitwę jakoś tak bez większych problemów? Na razie? Chyba nie, po prostu. Na razie nic na to nie zwiastuje, abym przeszedł tą bitwę, chociaż czołg... było blisko. Było bardzo blisko, bo tylko trzech przeciwników zostało. Jeszcze, wiecie co, chcę sprawdzić jedną małą rzecz, mianowicie... Czy jeżeli dam sobie tych łuczników, to czy cokolwiek to zmieni? Tak naprawdę ta beczka... Okej, beczka nie zadaje zbyt dużo obrażeń. A jeżeli bym wziął dwie beczki, postawił w tym miejscu, tylko że 250... już mnie nie będzie stać na to.
Uwaga, uwaga, czy to jest to podejście, gdzie po prostu zaspamowałem całą mapę chłopami? Tak, to jest bardzo dziwne ustawienie, bo jak mieliśmy tutaj tą planszę, musicie sobie to wyobrazić. Miałem czołg, postawiłem z lewej strony Wizarda i resztę zaspamowałem po prostu chłopami. I zadziałało. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak to się stało, ale przyszedłem Legacy kampanię, dzięki. Znaczy fajnie, po prostu się cieszę z tego. Jeszcze na sam koniec obiecałem, że wrócimy sobie do naszego małego przyjaciela, nowego przyjaciela, czyli jak on się nazywa? Gaster, tak, Gaster, i dajmy mu może dajmy mu, żeby po prostu się wykazał chłopak, może kogoś z renesansu, a może wikingów. Dobra, niech sobie zawalczy z jakąś taką armią wikingów. Oczywiście jest to armia bez żadnego uporządkowania, kosztują za 64 000, użyłem chyba wszystkich jednostek, nie, Ice Archera nie użyłem, ale Ice Archera nie potrzebujemy i podziwiajmy razem, jak dokładnie sobie poradzi ten Gaster. Czy pokona tą ogromną armię wikingów, czy raczej to on zostanie pokonany? Wiem, macie pokaz slajdów, ja też mam pokaz slajdów. Jest mały problem, bo nawet na spowolnieniu Blue Victory, dobra. Okazuje się, uwaga, uwaga, z ostatniej chwili, Gaster nie jest taki potężny, Gaster nie jest taki mocny. Powtarzam, zostawcie łapy w górę, ja wam dziękuję bardzo za uwagę, przyszliśmy dzisiaj całą kampanię, w sumie tego nie planowałem, bo tak jak mówiłem, miał być stream o 17, ale możecie i tak wbić, bo bardzo możliwe, że i tak będzie streamek o 17, także co, Twitch w opisie i widzimy się już niedługo, mam nadzieję, cześć!